Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Polska będzie w 100% spełniać sugestie Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej, dlatego nie grożą nam żadne kary, zapewnia minister środowiska profesor Jan Szyszko. Wczoraj wieczorem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wysłał pismo stwierdzające konieczność dostosowania się Polski do żądań Komisji Europejskiej o wstrzymaniu wycinki. Za złamanie tego zakazu ma grozić 100 tysięcy euro kary dziennie. Tyle, że zgodnie z unijnym prawem Polska musi prowadzić działania ochronne ze względów bezpieczeństwa na terenie Puszczy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził wczoraj, że za wyjątkiem bezwzględnej konieczności zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. To efekt skargi, jaką złożyła Komisja Europejska. Właśnie tak postępujemy, mówi minister środowiska Jan Szyszko. Polska wypełnia w zakresie wszystkie zalecenia Trybunału. Tak jak poprzednio, w 100% będziemy spełniali sugestie zawarte w tym wniosku tymczasowym. Chcę również powiedzieć, że mamy 15 dni czasu na to, aby odpowiedzieć na uwagi zawarte w tym wniosku tymczasowym. I tego terminu również dokonamy. W piśmie wysłanym przez Trybunał nie ma mowy o żadnych karach, o których piszą media, zaznacza dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Tam wyraźnie jest powiedziane, że wniosek tymczasowy Komisji pozostawia się bez rozstrzygnięcia. Co to oznacza w przełożeniu na język potoczny? Nie rozstrzygnięto co do kar. Jak dodaje, unijne pismo budzi wątpliwości. Jednym z takich zapisów ma być prawo do prac chroniących ważne obiekty strukturalne. To jest klasyfikacja, proszę Państwa, obiektów infrastrukturalnych. No konia z rzędem temu w Trybunale Sprawiedliwości, który powie, gdzie są ważne obiekty infrastrukturalne, a gdzie są nieważne. O tym, co stanowi taki obiekt, decydują bowiem leśnicy. Komisja Europejska nie przyjmuje do wiadomości, że prowadzone na terenie Puszczy Białowieskiej prace mają charakter ochronny. Unijni urzędnicy twierdzą, że to masowa dewastacja ekosystemu. I bez znaczenia dla unijnych urzędników są argumenty polskich władz o ratowaniu tego obszaru przed atakiem kornika drukarza. Polska wciąż będzie prowadzić prace zapewniające bezpieczeństwo publiczne, podkreśla wiceminister środowiska Andrzej Konieczny. W chwili obecnej można powiedzieć, że te działania, które są podejmowane i będą prowadzone, dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia tego terenu. Las jest obszarem otwartym. Nie ma bramy do lasu. Każdy ma powszechny dostęp do lasu. Jak poinformował Konrad Tomaszewski, z obszaru puszczy zostały wycofane harwestery, ale Greenpeace dalej protestuje. Ministerstwo wielokrotnie używało tej wymówki względów bezpieczeństwa do tego, żeby po prostu pozyskiwać drewno. Karania Polski za walkę z kornikiem drukarzem nie wyobraża sobie były leśnik Marian Krynicki. Ukarani powinni zostać za to ci, którzy doprowadzili do jego rozprzestrzenienia się w puszczy wskutek zaniedbań. Powinny być te osoby, które doprowadziły do tego stanu, doprowadziły do rozmnożenia się kornika, podczas gdy można było temu zapobiec jeszcze w 2012 roku, kiedy zaatakowanych było zaledwie kilkadziesiąt drzew. Dziś działaniami ochronnymi nie jest objęty obszar Białowieskiego Parku Narodowego, ale nie tylko. Z innej części puszczy wydzielono fragment terenu, również niepodlegającego wycince ochronnej, aby pokazać skutki takiej bierności. Tam prowadzone są stosowne badania rozrostu plagi kornika, mówi politolog Katarzyna Cyganik. Jest też prowadzony pewnego rodzaju eksperyment, ponieważ część drzew została pozostawiona do wzrostu naturalnego, nie ma żadnej ingerencji, a część drzew jest wycinana i jest obserwowane, jak ta puszcza się będzie zachowywać, czy ta plaga się będzie dalej rozprzestrzeniać. Mimo to Platforma Obywatelska chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Wniosek ma zostać złożony na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała dziś gdańskich funkcjonariuszy policji przed południem. Przesłuchanie odbyło się w trybie niejawnym. Po południu zeznania przed komisją złożył Zbigniew Pakuła, były komendant Policji Miejskiej w Gdańsku.
Pierwszy ze świadków to jeden z byłych naczelników policji pracujących w Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Świadek przesłuchiwany był w trybie niejawnym, ponieważ nadal jest czynnym funkcjonariuszem. Niewiele jednak miał powiedzieć komisji, bo nic nie pamiętał, mówi poseł Marek Suski. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której my poszukujemy naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, który się kontaktował, naprawiał samochody i rozmawiał z bratem pani P. Poseł Marek Suski będzie wnioskował o skierowanie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tego świadka. Z nagrań, które mieliśmy z podsłuchu, wynika, że zostały przekazane przez jakiegoś nieustalonego naczelnika policji właśnie do walki z przestępczością gospodarczą. Informacje dotyczące różnych rzeczy, które się działy wokół chociażby upadłości lotu. No i dzisiejszy nasz świadek był jednym z naczelników, który pracował w Gdańsku właśnie w tym wydziale. Z kolei po południu już na posiedzeniu jawnym zeznania przed komisją złożył Zbigniew Pakuła, były komendant Policji Miejskiej w Gdańsku, który pełnił swą funkcję od maja 2010 roku do stycznia 2016 roku. O sprawie miał się dowiedzieć z mediów. Czy wtedy, kiedy był pan komendantem, miał pan kontakt z postępowaniem prowadzonym Nie. przez... A wiedział pan o tym, że Komenda Miejska Policji prowadzi takie postępowanie? Na tamtym etapie nie. A na którym etapie powziął pan wiedzę? Jak się sprawa zrobiła głośna. Były szef Miejskiej Policji w Gdańsku nie słyszał o żadnym układzie i nie wiedział o zaniedbaniach podwładnych, mimo że jemu podlegał Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości Gospodarczej. Że ci podlegli świadkowi funkcjonariusze nie poinformowali o tak licznych, skandalicznych nieprawidłowościach w relacjach z prokuraturą, jak również ze stroną, wobec której toczyło się postępowanie. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie wiedziałem o tych problemach. Na tym etapie nie wiedziałem o tym postępowaniu. Nie nadzoruję postępowań indywidualnych. Przed rokiem policjantka Katarzyna Tomaszewska-Szyrajew, prowadząca dochodzenie w sprawie Amber Gold, zeznała, że prokuratura lekceważyła jej działania. Chodzi o prokurator Barbarę Kijanko, która jako pierwsza prowadziła sprawę. Przed komisją śledczą Kijanko ciągle zasłaniała się niepamięcią, a pytana była m.in. dlaczego udostępniła Marcinowi P. dokumenty sprawy przed jego przesłuchaniem w prokuraturze. Co dobrego do śledztwa wniosło to, że pani mu ujawniła na tydzień przed przesłuchaniem, co będzie przedmiotem zainteresowania prokuratury? Pani przewodnicząca, tak jak mówię, ja nie jestem w stanie szczegółowo odtwarzać kolejnych etapów moich procesów myślowych. Zaniedbania prokurator Kijanko w ocenie komisji śledczej były miażdżące. Jednak sprawę Amber Gold zlekceważyła nie tylko prokuratura, ale również policja. Wiele zaniedbań ujrzało światło dzienne podczas przesłuchania byłej funkcjonariuszki operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Anny Fołty-Nowackiej. Proszę panią, czy ustaliła pani pokrzywdzonych w wyniku działalności Amber Gold? Nie ustaliłam. Dlaczego pani tego nie zrobiła, skoro jest to jeden z podstawowych punktów celu wszczęcia tej sprawy? Nie miałam takiej możliwości. Zeznania policjantki okazały się całkowitą kompromitacją także jej przełożonych. Komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała w sumie blisko 40 świadków, z czego 12 osób to funkcjonariusze operacyjni, których dane nie będą ujawnione. Trzeba ustalić, jak wyglądała działalność policji, Trójmiejskiej Policji względem afery Amber Gold. Ja widzę wielką pustkę, zaniechanie. Czy ktoś tym kierował? To jest ta odpowiedź, której najbardziej w tej chwili komisja poszukuje. Długa lista świadków, funkcjonariuszy poszczególnych służb na końcu pozwoli nam sformułować wiążące wnioski odnośnie skuteczności aparatu państwa za czasów rozkwitu interesu Marcina P. Mówi poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. W ocenie eksperta do spraw bezpieczeństwa Jerzego Kowalskiego nie byłoby afery Amber Gold, gdyby weryfikacja funkcjonariuszy służb mundurowych z lat 90. była rzeczywista. Przerzucono z układów PRL-owskich do policji, która miała być nowa i inna, byłych funkcjonariuszy, którzy widać wyraźnie, że lekceważyli swoje obowiązki, widać wyraźnie, że za nic mają prawo. Jutro komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dwóch kolejnych świadków, funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Zeznania odbędą się w trybie niejawnym.
Wicepremier Mateusz Morawiecki stawia na branżę kosmiczną. Podczas konferencji 5 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej minister finansów i rozwoju zapewnił, że Polska będzie inwestować coraz więcej pieniędzy w przemysł kosmiczny. Polska strategia kosmiczna to element strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Długofalowe kierunki rozwoju branży kosmicznej zostały wskazane w polskiej strategii kosmicznej przyjętej na początku roku przez polski rząd. W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która jest takim wiodącym azymutem gospodarczo-rozwojowym Polski, mamy tam poczesne miejsce dla strategii kosmicznej, ponieważ wierzymy, że różne efekty synergii, różne efekty pośrednie da się bardzo wyraźnie odszukać i odczytać w wielu innych sektorach, w wielu innych branżach. Podczas konferencji 5 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej wicepremier Mateusz Morawiecki zapewniał, że Polska będzie inwestować coraz więcej pieniędzy w przemysł kosmiczny. Jak podkreślił, na początku polskiej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną na naszym rynku funkcjonowało 50-60 firm z segmentu kosmicznego. Dzisiaj jest ich nawet 360. Na pewno będziemy coraz to większą pulę środków również dedykować na przemysł kosmiczny, na badania, na to wszystko, żeby nasz przemysł w szeroko rozumianym zakresie i usługi, oczywiście nasza gospodarka, żeby była nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym w sensie idealistycznym i w sensie praktycznym. We wdrażanie polskiej strategii kosmicznej zaangażowanych jest szereg resortów, m.in. resort nauki i szkolnictwa wyższego. Wdrożenie wieloletniej polskiej strategii kosmicznej w 2030 roku ma sprawić, że polski sektor kosmiczny będzie konkurował na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku. Polska ma uzyskać dostęp do infrastruktury satelitarnej, która będzie wykorzystywana m.in. do poprawy bezpieczeństwa i obrony. Polska zacieśnia współpracę gospodarczą z Grecją. Okazją do dyskusji o możliwościach obu państw w zakresie innowacji zielonych technologii było specjalne forum greckich i polskich przedsiębiorców zainaugurowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. W Atenach był nasz reporter Szymon Kozupa. Wymiana handlowa między Polską a Grecją wzrosła w ciągu ostatnich 4 lat o około 60%. To właśnie gospodarka jest motywem przewodnim trzeciego, ostatniego dnia wizyty polskiego prezydenta w Atenach. W minionym roku obroty między dwoma krajami osiągnęły rekordową wartość blisko 1 300 000 000 dolarów. Wkrótce jesteśmy w stanie te wzajemne obroty podnieść do przynajmniej tych 2 000 000 000 dolarów. To wystąpienie, którym Andrzej Duda zainaugurował Polsko-Greckie Forum Innowacji i Zielonych Technologii. Tutaj Polska ma się czym pochwalić. Forum poprzedziła prezentację elektrycznego autobusu firmy Solaris. To są rzeczywiście nowoczesne, innowacyjne technologie, z których my Polacy jesteśmy bardzo dumni i którymi chcielibyśmy się podzielić z naszymi kooperantami. Na całym świecie. Na całym świecie, czyli także z Grecją. Współpracę ma ułatwić Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu założy niedługo w Grecji swoje biuro handlowe. Jego zadaniem będzie właśnie obsługa polskich i greckich firm, które chcą bądź to inwestować w Grecji, bądź inwestować w Polsce. To jednak nie koniec, bo Polska ma do zaoferowania zdecydowanie więcej, o czym przekonywał dziś Tomasz Pisula z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Mogę na przykład dodać, że jesteśmy jednym z głównych światowych producentów i eksporterów jachtów i luksusowych łodzi. Więc jak rozumiem, jest to coś, co na przykład stronę grecką mogłoby bardzo, bardzo interesować. Mogłoby, ale nie tylko to. Z olbrzymią radością uczestniczymy w dzisiejszym forum, które potwierdza chęć naszej współpracy w wielu dziedzinach. Dotyczy to m.in. technologii satelitarnych. Mówił grecki minister gospodarki i rozwoju. Sukces wzajemnej współpracy gwarantują innowacje. Chcemy także, żeby ta zielony innowacyjny przemysł rozwijał także i nasze kraje gospodarczo. Nasze kraje, które za 2 lata będą obchodzić stulecie relacji dwustronnych. Wizyta polskiego prezydenta w Grecji może być impulsem dla ożywienia relacji dwustronnych obu państw. Te choć dziś koncentrują się wokół przyszłości Unii Europejskiej i gospodarki, w najbliższym czasie mogą objąć także roszczenia reparacyjne. Dla Informacji Dnia Szymon Kozupa, Ateny. Niemiecka policja udaremniła zamach na jedną z instytucji publicznych w Niemczech. Miało przeprowadzić 6 dżihadystów pochodzenia syryjskiego podejrzanych o przynależność do tzw. państwa islamskiego.
Do zatrzymania 6 dżihadystów doszło na terenie kilku krajów związkowych Niemiec. W akcji uczestniczyło 500 funkcjonariuszy. Policjanci przeszukali 8 mieszkań w Kassel, Hanowerze, Essen i Lipsku. Zatrzymani to Syryjczycy w wieku od 20 do 28 lat. 4 mężczyzn przyjechało do Niemiec w 2014 roku, 2 pozostałych w 2015. Wszyscy ubiegali się o azyl. Prokuratura Generalna we Frankfurcie zarzuca zatrzymanym przygotowywanie zamachu. Podejrzani mieli przygotowywać zamach na jedną z instytucji publicznych. Chcieli użyć do tego broni i materiałów wybuchowych. Jak podali niemieccy śledczy, prowadzone przez terrorystów przygotowania nie zostały zakończone. Ważą się losy prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Koniec walk z tak zwanym państwem islamskim w Syrii może oznaczać powrót żądań jego ustąpienia. 2 lata temu Stany Zjednoczone kategorycznie domagały się odejścia Assada, którego w obronę wzięła Rosja. Z Assadem spotkał się dziś prezydent Władimir Putin. Prezydenci Rosji i Syrii spotkali się dziś w Soczi. Oficjalnym tematem rozmów było omówienie współpracy obu krajów w walce z terroryzmem. Rosja wspiera armię syryjską w walkach z tak zwanym państwem islamskim. Władimir Putin powiedział, że w obliczu rozgromienia terrorystów czas pomyśleć o długoterminowym uregulowaniu politycznym w Syrii. Chciałbym omówić główne zasady ustanawiania procesu politycznego. Bardzo chciałbym poznać Twoją ocenę dzisiejszej sytuacji i perspektywę przyszłych wydarzeń, w tym Twoją wizję procesu politycznego. Będzie się on opierał do ostatnich etapów na ONZ. Spotkanie w Soczi Putina z Asadem ma charakter roboczy. Jutro o przyszłości Syrii prezydent Rosji będzie rozmawiał z prezydentami Turcji i Iranu. Z tonu wypowiedzi prezydenta Rosji jasno wynika, że nie widzi on możliwości odbudowy Syrii bez udziału Bashara al-Assada. Na to zresztą liczy prezydent Syrii. Mamy nadzieję, że Rosji uda się osiągnąć to, o czym mówi od początku kryzysu. Jej interwencja nie jest ingerencją w politykę Syrii, ale polega jedynie na wsparciu z daleka. Przed rozpoczęciem walk z tak zwanym państwem islamskim w Syrii trwał konflikt wewnętrzny. Syryjska opozycja domagała się bezwarunkowego odejścia Assada oraz demokratyzacji kraju. Dążenia te wspierały Stany Zjednoczone. Otwarte pozostaje pytanie, czy w sytuacji kończących się walk z dżihadystami powrócą do retoryki ustąpienia Assada ze stanowiska. USA oskarżają reżim Assada o masowe mordy na więźniach politycznych przy okazji prowadzenia działań wojennych. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.